To znowu ty? No siemanko, co tam u ciebie słychać? Jurku, tam się nie widzieliśmy, czy ty o mnie zapomniałeś? Nie zapomniałem o tobie, ale no wiesz, no pojawiła się taka nowa kocica. A, mówisz o Ewce, tak? No. Jak ci się podoba? No, Ewka jest w sumie dosyć na razie przyjaźnie nastawiona, ale wydaje mi się, że ona urodzi jakiegoś demona. No, ja bym sobie na nią uważał. A jak tam chcesz? Nara! Jak nara? To nie chcesz, żebym cię umył? Nie, wiesz co, że tam tak napisałeś, żeby nie umyjesz. No dobra, mój drogi. No to idziemy do Ewki. O sieman, ona chce iść siusiu. Ale wydaje mi się, że ona mnie teraz nie słyszy, ponieważ nie dość, że ona chce mega siusiu, to wydaje mi się, że musimy jeszcze iść do lekarza. Ponieważ, moi drodzy, ona jest w ciąży, a my ją zaniechaliśmy. No, siemanku, szanowanko, z tej strony na mi. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takich gierek, zostawcie w tym momencie łapkę w górę, a ja, jak sami widzicie, idę do lekarza. Mimo, że idziemy do lekarza sprawdzić dziecko, a ona chce siusiu, to wydaje mi się, że ona się tutaj nie posiusia. Oczywiście mam taką nadzieję. No dobra, moi drodzy, jak zwykle musimy Ewce sprawdzić ciśnienie, czy wszystko jest z nią w porządku. Sprawdzamy ciśnienie. Okej, okay, no i co, Ewciu? Jak sami widzicie, Ewcia na razie jest normalnie w porządku z nią jest i ciśnienie krwi też jest w normie. Dobra, sprawdzimy oczywiście też temperaturę, czy przypadkiem nie jest chora, ponieważ ostatnio miała za wysoką temperaturę. I to świetnie, temperatura ciała jest w normie, więc jak sami widzicie, w końcu wyzdrowiała. Mimo, że ostatnio byliśmy chyba też w gorącej kąpieli, żeby ją ogarnąć, znaczy żeby jej temperatura spadła, otrzymaliśmy jakieś pieniążki i oczywiście, moi drodzy, musimy zmierzyć też obwód brzucha. Brzuszek rośnie każdego dnia. No tak też właśnie mi się wydaje, że jest wszystko w porządku. Ale ona oczywiście też potrzebuje jakieś tabletki. Weź tabletki, medykamenty, witaminki. Emma czuje się dobrze, ale potrzebuje od ciebie więcej opieki i zdrowego jedzenia. Moi drodzy, zaniechaliśmy Ewkę, więc ty teraz musisz zostawić łapkę w górę, żebyśmy więcej Ewki nagrywali i żeby Ewcia czuła się dobrze. Moi drodzy, wychodzimy i jak sami widzicie, ona naprawdę za chwileczkę narobi w majtusie, ale ona musi poczekać, ponieważ otrzymaliśmy kolejny level. Level 4. Możemy podwoić nagrodę i tak też chyba zrobimy, ponieważ ja potrzebuję te przedmioty. Otrzymaliśmy 160 zł oraz 8 takich diamencików. Ewcia się naprawdę za chwileczkę posiusia. Ewcia, czy ty chcesz ze mną porozmawiać? Czy ty chcesz coś mi przekazać? Jak sami widzicie, ona nawet nie nasłuchuje, ponieważ ona naprawdę za chwileczkę narobi w majtki. Ewcia, z racji tego, iż teraz mogę z tobą dyskutować, a ty mi i tak nic nie zrobisz, ja pozwolę zrobić sobie coś innego. Na przykład mamy tutaj jakiś prezencik jeszcze do otwarcia. Moi drodzy, zobaczymy, co teraz otrzymamy. I uwaga, patrzymy i jest to... Zwyczajne, epickie, zwyczajne. Okej, okay, zdobywamy jakiegoś dinozaura, następnie zdobywamy jakiegoś Rudolfa czerwononosego oraz zdobywamy jakąś laleczkę i jakieś rolki. Wydaje mi się, moi drodzy, że my tutaj przygotowujemy. Odnaleziono epicki prezent 1500 zł. Uwielbiam to. Moi drodzy, no dobra, nie znęcamy się już nad Ewcią, ponieważ wydaje mi się, że Ewcia... Toaleta? Ona musi, naprawdę ona musi. Ona już od 6 dni nic nie robiła i ona naprawdę za chwileczkę wybuchnie. Nie chodzi o to, że ona wybuchnie, ale może zachorować. Już jest wszystko w porządku. O, już mnie nasłuchuje! Dobra, widzimy, moi drodzy, że ona teraz chce sobie coś zjeść. Junior, no? Dlaczego mnie zaniechałeś? Jestem głodna i spragniona. Dobra, a mogę cię jeszcze troszeczkę podtrzymać? Junior, no? Jak mi nic nie dasz do jedzenia, to cię zjem! Dobra, więc wolę iść do kuchni, moi drodzy, i lepiej damy jej teraz jedzonko. Ona znowu mnie nasłuchuje. Junior, ty dobrze wiesz, no, że jestem w ciąży. No ja wiem, że jesteś w ciąży i nie za bardzo chciałbym, abyś urodziła to dziecko, bo nie wiem, kogo ty masz w tym brzuszku. Junior, dawaj mi coś do jedzenia, bo jak nie, to cię przeprowadzę do Marka. Do Marka? A kto to jest Marek? Wydaje mi się, że to jest jej mąż. Ale no dobra, moi drodzy, dostaję tutaj jakąś pina coladę. Musi dostać morele i niestety... O, jest już pełna. Chcesz otrzymać nagrodę za 100 obejrzenie reklamy? Nie chcę. Zobaczcie w ogóle, jak ona teraz się na mnie patrzy, nie? Ja już się mega boję i wydaje mi się, że ona tak jak w Talking Angela, ponieważ sami widzicie, ona się jakoś zbugowała. Ona już, moi drodzy, zamienia się pomalutku w jakiegoś diabła, bo wiecie, jak ona w brzuszku ma jakiegoś demona. Ona się teraz nie rusza, ja mogę tutaj kliknąć... Okej... Okay. Ewcia! Bo ty przed chwileczką... Ewcia! Ewcia, bo ty przed chwileczką zamarłaś, ty się w ogóle nie ruszałaś, co się stało? Ej, wypraszam sobie. Ja dzisiaj umyłem ząbki, dobra? Ja wiem, że ty też chcesz umyć i to tobie właśnie śmierć. O, widzisz? No, no sama chcesz teraz umyć ząbki. Dobra, ja wolę teraz jej umyć te zęby. Oh my god. Ja nie wiem w ogóle, co się teraz tutaj stało, ale tu jest mega, mega, ale to mega pucu. I wydaje mi się, że tylko i wyłącznie taka szczoteczka da radę wyczyścić jej ząbki. Moi drodzy, ja wolę robić to, co ona chce, ponieważ jeżeli nie będziemy robić, no to ona wtedy nas może zjeść. Dobra, no musimy ją jeszcze wsadzić tutaj do... O, znowu mnie nasłuchuje. No. Dobra, tak też zrobimy. Bierzemy tutaj mydełko fa, myjemy ją i teraz oczywiście spłukujemy. I wydaje mi się, że to już chyba będzie na
Tyle, okej. Raz zmienia głos, a raz nie zmienia głosu. O co w tym chodzi? Jak miło, jak czyściutko. Chcesz otrzymać nagrodę? Nie, na razie tego nie. Znowu musimy iść do lekarza. Dobra, ja wolę iść do lekarza, zbadamy jej ciśnienie krwi i zobaczymy, czy ona tym razem będzie jakaś inna, że na przykład będzie jakieś inne ciśnienie krwi, czy coś w tym stylu i będziemy musieli coś zrobić. Emma ma niskie ciśnienie krwi. Potrzebuje więcej owoców i zdrowego jedzenia. No nie wiem, czy chciałbym jej tutaj pomóc, ale boję się, że jutro przyjdzie do mnie do domu, albo wyskoczy mi spod łóżka i mnie złapie. Świetnie, temperatura ciała jest w normie. Co my teraz tutaj mamy? Musimy oczywiście zmierzyć obwód tego brzuszka. Mając nadzieję, że rośnie brzuszek rośnie każdego dnia. I oczywiście otrzymuje od nas tabletki, witaminki. Świetna robota. Nie zapomnij odwiedzić doktora po przejściu na każdy kolejny poziom. O zdrowie Emmy trzeba dbać. Ja jestem ciekawy, kiedy ona urodzi, bo na razie wygląda cały czas... Ej, nie gadaj, że jej brzuch urósł. Mamy kolejny level. Dobra. Podwoimy sobie oczywiście tą nagrodę, ponieważ ja potrzebuję pieniążki i potrzebuję diamenty. Otrzymaliśmy, moi drodzy, przedmioty i... Ona znowu jest głodna. Ty, czy ty znowu jesteś głodna? Ale przestań tak śpiewać, bo ja nie rozumiem, co ty do mnie gadasz. No? Junior, za chwileczkę mi brzuszek urośnie i wypuszczę moje dzieci. Trochę się boję. Ja też się boję. No? Okay. Pokaż fanarty. O właśnie, o fanartach zapomniałem. Dobrze, Efciu, już ciśniemy z tematem. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Dawid Siekawicz, Jakub Żuk oraz Wiktor Kwieciński za te 3 piękne fanarty, bądź też memy. Pozdrawiam! No a teraz wyślij koniecznie twój fanart na fanart.juniorski@gmail.com i on się pojawi na odcinku. Nie, dobrze. No. Fajne fanarty, nie? Fajne. Dbaj o swoich widzów. Będę dbać o widzów. Okej, okay, moi drodzy, musimy znowu iść ją umyć, ponieważ wydaje mi się, że ona ma znowu ząbki brudne. Mimo, że nic takiego nie zjadła, to ona znowu ma ząbki brudne, ale to nieważne, ponieważ my znowu musimy iść do doktora i sprawdzić, czy wszystko jest z nią w porządku. Moi drodzy, to już jest 5 level. Nie wiem w sumie dokładnie, na którym levelu ona urodzi to dziecię. Ale wydaje mi się, że możemy iść również do jej męża Marka, ponieważ jeszcze się nie spotkaliśmy z jej mężem Markiem. Ciśnienie krwi jest w normie, mimo, że nic nie zjadła. Nie dostała od nas żadnych owoców ani warzyw. Nic nie zjadła, to ciśnienie krwi jest w normie. Wydaje mi się, że ona po prostu nie może jeść śniadania i się po prostu wtedy źle czuje. Dobra, moi drodzy, sprawdzamy temperaturę, czy wszystko jest z nią w porządku. I uwaga! O nie, gorączka, szybko. Emma potrzebuje chłodnej kąpieli. Zaraz, najpierw musimy sprawdzić brzuszek. Brzuszek rośnie każdego dnia i oczywiście podajemy jej znowu kolejne tabletki. Świetna robota, nie zapomnij odwiedzić doktora po każdym tutaj levelu. Dobra, ale wejdźmy sobie najpierw do przymierzalni i sprawdźmy, jak tutaj wygląda właśnie jej nowe przybranie. Okej, no mamy też taką różową Emmę, czy też Ewę. I moi drodzy, mamy... ogromny. Tutaj jest dobrze ten brzuszek. Ja nie wytrzymam. Moi drodzy, tam wychodzi Talking Tom. Z tego brzuszka najprawdopodobniej wyjdzie chyba Talking Tom. Załóżmy... Ale dlaczego ja zmieniłem cały strój? Ja nie chcę zmieniać całego stroju, bo ja bym chciał po prostu tutaj założyć jej jakieś okularki. I wydaje mi się, że możemy jej kupić takie okularki. Następnie chciałbym wybrać, czy tu jest coś w ogóle za darmo. Słodka kiciunia. O, tutaj mamy super bohaterkę. Moi drodzy, bierzemy teraz taki strój, tylko oczywiście muszę obejrzeć sobie reklamę. I otrzymajcie, moi drodzy, ciekawy strój. Wygląda dosyć ciekawie i obiecująco. Moi drodzy, jak sami dobrze wiecie, my musimy też tutaj jakieś questy chyba odebrać, tylko one na razie chyba nie działają. Dobra, mamy. Przejść na 3 kolejne poziomy, bla, bla, bla. Halo? No? Zostawcie w komentarzu hashtag Efcia. Moi drodzy, piszecie w komentarzu hashtag Efcia i pojawi się na pewno więcej tej gierki. Moi drodzy, mamy też więcej gierek, jak na przykład Emma Balerina. Chciałbym sprawdzić w ogóle, co to jest. Gadający kot Emma, ogrodniczka Emma i kot Oskar. Moi drodzy, to jest właśnie Marek, który jest mężem od Ewy. Jeżeli wbijecie 1000 łapeczek w górę, to my, moi drodzy, zagramy sobie właśnie w Talking Marka. A teraz klikamy w owocową manię, ponieważ w tą gierkę sobie jeszcze nie graliśmy. Dobra, jak sami widzicie, musimy tutaj połączyć owoce tak, żeby one zniknęły. Tylko oczywiście na to mamy też pewnie jakąś określoną liczbę czasu. Aha, ruchy 5. Nie wiem dlaczego ruchy 5. Ruchy 4. I teraz, moi drodzy, jak... O nie, ja mogę tutaj dalej pociągnąć, tylko ja nie wiedziałem, że my możemy, że my musimy, wiecie jak, tak jakby wszystko naraz pociągnąć. Ale no dobra, tutaj się wszystko robi. I mamy, moi drodzy, rundę drugą. Mamy jakieś nowe koty? Czy tutaj też mamy jakieś gadające koty, które są przerażające? Ja jestem w ogóle ciekawy, dlaczego oni nie robią gierki na temat na przykład psów. Gadające psy, prawda? Talking, powiedzmy, Angelika. Tak było spoko. Ale no dobra, jak sami widzicie, ta gierka jest okej, okay, więc ja pozwolę sobie stąd wyjść. I sprawdzimy również kółko i krzyżyk.
Kółko i krzyżyk, no to oczywiście to jest mega prosta gierka. Robimy tak, on mnie tutaj zablokował. Ja go muszę tutaj zablokować, on mnie tutaj zablokował. Okej, okay, no i nikt z nas nie wygrał. Dobra, kółko, ja sobie pozwolę postawić tutaj krzyżyk. On daje tutaj kółko, więc ja daję krzyżyk w tym miejscu. On mnie zablokował, więc ja daję tu. Wygrywa. Okej, okay, przegraliśmy. Przegraliśmy z Ewą. I mamy trzecią gierkę, której jeszcze nie widzieliśmy i jest to złap ciacho. Białe torty to niezły przysmak, bla bla bla. Uwaga na bombę, rzucaj nią z dala od zwierzaków. Dobra. Czyli... Co się teraz dzieje? Nagroda, wynik, najlepszy wynik. Co? Nie muszę tego powiedzieć, o co w tym... Mogłem przeczytać instrukcję, o co w tej gierce chodzi. Uwaga na bombę, rzucaj nią z dala od zwierzaków. Dobra, czyli mamy białe torty, to niezły przysmak, rzucaj nimi w stronę zwierzaka. Różowe torciki zmniejszają twojego zwierzaka, bla bla bla. Okej, ale ja nie... Okej, okay. Dostali, teraz tutaj jedzonko dostają, także jest wszystko w porządku. Ale kiedy przyjdzie bomba? Ja nie mam żadnego pojęcia, kiedy przyjdzie bomba. Jak sami widzicie, to się rusza coraz to szybciej. Ja wiem... O nie, oni się teraz ruszają. Dlaczego? No? Dzięki za nowy strój! Widzisz tego demona? Widzę. Na tej koszulce? Czyli moi drodzy, wydaje mi się, że Talking Ewa urodzi Talking Toma. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co wy myślicie na ten temat, kogo ona urodzi, ale wydaje mi się, że będzie to Talking Tom. Dobra moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć!